Pierwsza informacja jest bardzo pozytywna, dotyczy ona po prostu prognozy. Prognoza pogody jest taka, że przez najbliższy tydzień będą lekkie przymrozki w nocy i lekki plus albo zero w dzień. To jest taka pogoda optymalna. Gdyby ona się utrzymała przez wiele tygodni, no oczywiście nie do samej wiosny, ale przez wiele tygodni, najbliższych typu 2-3 tygodnie, to bylibyśmy w zasadzie spokojni, że z powodu nadmiaru lodu, topnienia się lodu nie będzie zagrożenia powodzią. Otrzymujemy codziennie rano informacje z Instytutu Meteorologii o warunkach, jakie są aktualnie w czasie krótkim i długoterminowym przewidywane, o stanie poziomu wody na Wiśle. Dostajemy również raporty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i w każdej chwili w sytuacji zagrożenia zbiera się po raz kolejny zespół, gdzie będziemy mówili o działaniach, jakie powinniśmy podjąć.